Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu małżonki Romy Wąsia. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, codziennie. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami, bo bez Was to wszystko się nie uda. I Państwo doskonale o tym wiecie i dlatego cieszymy się za każdym razem, kiedy możemy Państwa tutaj widzieć i poznajemy się. Dlatego dziękuję jeszcze raz za to, że Państwo są tutaj z nami. Szanowni Państwo, chciałam zabrać głos, ponieważ kontaktowałam się dzisiaj z moim mężem, to znaczy zadzwonił do mnie i chciał Państwu niezwykle podziękować. Wszystko słyszał, przynajmniej no część, no, słyszał, że jesteśmy, słyszał, że ma nasze wsparcie i to jest dla niego niezwykle istotne. Poza tym, Szanowni Państwo, dostał około 100 listów i kartek. Mówi, że to jest tak miłe. Mówił, żeby nie przestawać w pisaniu, bo jest to dla niego niezwykle ważne. I to była taka rzecz, jest rzecz niezwykle wzruszająca dla mojego męża. Szanowni Państwo, oczekuję oczywiście przede wszystkim, żeby mój mąż i nasi synowie oczekują, żeby tata wrócił do domu, bo ciągle nie mogą zrozumieć, jak wychowani w miłości do ojczyzny są świadkami takich ponurych zdarzeń, kiedy tata wpajał im zawsze takie wartości jak bohaterstwo, prawda, sprawiedliwość. I oni teraz na to wszystko patrzą swoimi oczami i nie wiedzą, jak mają to sobie wytłumaczyć, ale wiecie Państwo co? Oni już wiedzą. Dlaczego? Bo oni widzą, że Państwo przychodzą i upominają się o niego. I ten nasz głos jest wyraźny, mocny i on brzmi. I on brzmi pomimo niesprawiedliwości, niegodziwości ludzi, którzy podjęli bandyckie działania wobec mojego męża. Ale on nie ustanie na swojej drodze do prawdy. Zwycięży prawda, my zwyciężymy i mój mąż zwycięży. I razem z Mariuszem Kamińskim wkrótce wyjdą z więzienia. I z tego miejsca chciałabym mocno zaapelować, ponieważ kilka dni temu, już bodajże nawet to było w poniedziałek w zeszłym tygodniu, pan Adam Bodnar jasno określił, że przekaże dokumenty panu prezydentowi. Do tej pory te dokumenty, szanowni państwo, nie zostały przekazane. To jest... Takie działania można potraktować i odczytywać jednoznacznie, że jest to tak naprawdę chęć dręczenia więźniów politycznych. Trzeba to sobie powiedzieć wprost, bo pan Bodnar, pan minister sprawiedliwości, pan prokurator generalny ma po swojej stronie ruch i ten ruch polega na tym, aby dokumenty trafiły do pana prezydenta. Będziemy tutaj każdego dnia, będziemy się upominać, ja przypominam, że to jest 11 czy 12 dzień, 12 dzień głodówki podjętej zarówno przez Macieja Wąsika, jak i przez Mariusza Kamińskiego. Szanowni Państwo, ja nie będę mówić, ile mój mąż już waży, bo ja wiem, ile waży, bo się dzisiaj dopytałam. To jest bandyckie zachowanie, żeby trzymać ich w więzieniach, kiedy można tak naprawdę przekazać akta panu prezydentowi i żeby całą procedurę ułaskawieniową doprowadzić do końca. Aby mogli walczyć o prawdę, aby mogli się bronić, bo teraz siedzą w więzieniu. I
taka ilość kłamstw i oszczerstw, jaka jest skierowana przeciwko nim, jest niewyobrażalna. Ale prawda zwycięży, szanowni państwo. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Szanowni państwo, cieszę się i niezwykłym wyróżnieniem wiem też na mojego Maćka jest obecność tu wszystkich z państwa, ale widzę tutaj naprawdę gościa wyjątkowego, przyjaciela Maćka, Janka Kelusa, który jest tutaj z nami. Będę chciała mu oddać głos, żeby powiedział chociaż parę słów, bo jest to niezwykle istotne dla mojego męża. Szanowni państwo, Janka Kelusa chyba nie musimy nikomu przedstawiać. Jest to pieśniarz, patriota, działacz opozycyjny. Wszystko, co można zebrać, jeśli myślimy o tym, o działaniu opozycji, to jest właśnie w postaci Janka Kelusa. Chciałabym, Janku, żebyś powiedział parę słów do Maćka. Matko. Każdy dzień, teraz już masz plecy. Nie czuję z głodu. Nie za słowa. Pij, tylko pij dużo wody. I szukaj dużego spokoju. Oddychaj głęboko. Wiem, że dajesz sobie radę i wiem, że dasz... Connected. Myślę, że to... Bluetooth, disconnected. Szybciej niż ci się zdaje, ale musisz być dzielny. Jest odmiennie. Tak, jak dotąd dzielnym byłeś. I trzymaj się, Maćku. Nie mamy dziś nagłośnienia. Obawiam się, że nie słyszysz. Bardzo cię serdecznie pozdrawiają wszyscy, którzy tutaj są. Ja wszystkim, którzy tu przyjeżdżają, naprawdę dziękuję. Mnie tutaj po prostu przywożą, tak jak paczkę, przyjaciele, ale są ludzie, którzy przyjeżdżają autobusami. Przyjeżdżają tu autobusami z daleka. To jest naprawdę wzruszające. Trzymaj się, Maćku, bo ja tu jestem słaby w przemówieniach. Bo siedzę na odwróciu i tutaj widziałem więcej osób niż przez ostatnie kilka lat. Trzymaj się. Do zobaczenia. Jesteśmy z tobą! 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 Jesteśmy z tobą, będziemy przyjeżdżać codziennie, jest nas tu wielka grupa, jest nas paczka i tutaj się wszyscy znamy, będziemy cię wspierać, będziemy z tobą tutaj pod tym więzieniem w Ostrołęce. Ty byłeś zawsze z nami, zawsze nam pomagałeś, zawsze byłeś naszym liderem. Teraz no jesteśmy tutaj trochę bez lidera, ale będziemy się organizować, będziemy przyjeżdżać, żebyś czuł nasze wsparcie. Dziękujemy ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Jeszcze niejedne działania, jeszcze niejedne przedsięwzięcia przed nami. Będziemy z tobą, są z nami. Tutaj przyjaciele z Warszawy jest pan Adam Borowski, który chciałby też zabrać głos, powiedzieć kilka słów. Bardzo proszę, panie Adamie. Wszystkich serdecznie witam. Szanowni kochani,
widzę z radością, naprawdę jestem tutaj po raz pierwszy. Kilkadziesiąt dni w święta protestowaliśmy w Warszawie. Ta bandycka władza aresztowała naszych przyjaciół. Codziennie leje się mnóstwo kłamstw, że to są przestępcy, że to są ludzie, których należy ukarać. To dzień aresztowania, dzień, po pierwsze dzień skazania Maćka i Mariusza. Dzień skazania jest dniem hańby polskiego sądownictwa. Najemny sędzia błyskawicznie z justycji, który na swoim profilu wypisywał to brzydkie słowo, za nim jest PiS. Nie będę tego słowa oczywiście powtarzał. Najemny sędzia, wbrew faktom, wbrew materiale dowodowym, skazał go na więzienie, ich na więzienie. To jest dzień hańby polskiego sądownictwa. I możemy się tego spodziewać w dalszym ciągu, dopóki ta banda czworga rządzi. Ja głodowałem w więzieniu tak jak ty, Maćku, jak Mariusz. 12 dni, 16 dni. I rzeczywiście Janek to mówił, że w 12 dniu nie czuje się głodu. Ale kłodówka jest wyniszczająca. To nie jest tak, że się nie czuje głodu. I po prostu odbywa się to bez kosztów dla zdrowia. Te koszty są ogromne i dzielnie je znosicie, dając świadectwo swojego męstwa. I my będziemy z tobą, z wami, my będziemy protestować przeciwko tej bandyckiej władzy. My będziemy się organizować i wyjdziecie na wolność. To cię stanie, a te dni, kiedy tam siedzicie, będą dniami hańby dla Bodnara i jego grupy. Ja chciałem tylko wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo się w tej chwili nic nie mówi o panu Wawrzyku. Wawrzyku, to jest kolejny więzień polityczny w tej chwili. Oni, pamiętamy, jak skazywali nas na więzienia pod pretekstem takim, na przykład, że kradliśmy papier dla potrzeb wolnego słowa. Skazali Mirka Kojeckiego za to, że w cudzysłowie ukradł, nie powielać, tylko offset. Że ukradł, prawda? A on był więźniem politycznym i Wawrzyk też jest więźniem politycznym, bo ja wiem, jak przebiega proces wydawania wiz. Ja wiem, jak wygląda i gdzie mogą być te bardzo brzydkie działania, gdzie ludzie biorą łapówki. Pan Piotr Wawrzyk, jestem o tym głęboko przekonany, bo go znam, nigdy w życiu nie wziął żadnej łapówki, tylko dlatego, żeby wydać wizę jakiemuś cudzoziemcowi. W tej chwili chce się z działaczy Prawa i Sprawiedliwości zrobić łapowników, a władza ta bandycka ma łapowników w swoich szeregach. Ma Grodzkiego, ma Gawłowski, Gawłowski, dobra. Także pamiętajmy i o nim. I na koniec krzyknijmy tak. Przeżyliśmy Ruska? Przeżyjemy Ruska! Przeżyliśmy Ruska! Przeżyliśmy Ruska! Przeżyjemy Tuska! Przeżyliśmy Ruska! Przeżyjemy Tuska! I wszystkim życzę wytrwałości! Wszystkim życzę wytrwałości! Dziękuję bardzo! Dziękujemy panu Borowskiemu, jest z nami też legenda opozycji demokratycznej w latach 80. była pani poseł Ewa Tomaszewska, działacz związkowy. Bardzo proszę, panie Ewo. Maciu,
spotykaliśmy się nie tylko w sprawach urzędowych, spotykaliśmy się na Olszynce Grochowskiej, w rocznicę bitwy pod Olszynką, przy grobie ponad 7 tysięcy powstańców polskich. I co było takie charakterystyczne? Zawsze przychodziłeś na te uroczystości z synami. Zawsze pokazywałeś im, co jest ważne dla naszego kraju, co jest podstawową wartością, jak bardzo liczy się wolność. I za to ci dziękuję i myślę, że wszyscy tutaj chcemy, żeby w taki sposób wychowywano naszą młodzież, a nie w taki, jaką chce się nam narzucić poprzez zmiany traktatów Unii Europejskiej, gdzie jest mowa o rozszerzeniu praw Unii na sprawy oświatowe. Zarówno w więzieniu, jak i poza nim w latach 80. uczestniczyłam w młodówkach i wiem dobrze, że to nie jest tylko sprawa utraty zdrowia, ale jest różnica między głodówką na zewnątrz, a głodówką w więzieniu. W więzieniu głodówka powoduje inne odczuwanie czasu, inny przebieg czasu. Ten czas się jakby wydłuża. To jest znacznie trudniejsze, ale sytuacja człowieka w więzieniu jest taka, że nie ma możliwości innymi czynnymi formami protestować przeciw temu, co się z nimi dzieje i przeciw sytuacji w kraju. To jest jedyna forma możliwa dla osób, które są pozbawione wolności. Dlatego życzę ci dużo siły, żebyś ten dramatyczny okres utraty zdrowia, kontynuacji tej głodówki przetrzymał, bo to jest niesłychanie ważne, żebyś nie stracił ducha, żebyś był tak dzielny jak dotychczas w walce z korupcją, bo nie za to zostałeś ukarany, że jakichś przepisów nie dotrzymałeś, ale za walkę z korupcją. Rządzą nami ludzie z mafii, ludzie, którzy uważają, że korupcja im pomaga, że oni będą dzięki tym środkom uzyskaniu z korupcji lepiej żyć i będą mieli więcej władzy z tego tytułu. A to nie jest prawda. My po prostu musimy się wyzbyć korupcji w naszym kraju. I jeśli chcemy być naprawdę wolni, to musimy właśnie ten totalny proceder ukrócić. I bardzo dziękuję Tobie, Mariuszowi, za tę działalność, która miała zmienić nasz kraj w kraj uczciwy, wolny, bez korupcji. Dziękuję, Marcin. Dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj codziennie, będziemy z Maćkiem, razem tu z posłem Marcinem Grabowskim z Ostrołęki, a także z Michałem Prosińskim byliśmy, jesteśmy radnymi wojewódzkimi, Marcin jest teraz posłem, Maciek Włosik też był radnym wojewódzkim, był naszym doskonałym nauczycielem, zawsze mogliśmy z nim skonsultować. Chciałbym teraz oddać głos Michałowi Prosińskiemu, który jest jednym z najbliższych współpracowników Mariusza Kamińskiego i Maćka Włosika. I wiem, że wahadłowo jest jednego dnia w Radomiu, drugiego dnia tutaj z nami. I bardzo proszę, Michał, żebyś powiedział też parę słów. Dziękuję bardzo. Maćku, jesteśmy tutaj dla ciebie i będziemy tak długo, jak będzie potrzeba. Są tutaj bohaterowie walki o polską wolność. Są też ludzie bardzo młodzi tutaj i w Radomiu. Jest tutaj naprawdę cała Polska i tutaj właśnie bije serce Polski. Spotykamy się dla wyjątkowych ludzi, wyjątkowych bohaterów walki o bezpieczną, ale także uczciwą Polskę. Spotykamy się tutaj dla Maćka Wosika, dla
Mariusza Kamińskiego, bo domagamy się sprawiedliwości, domagamy się tego, żeby bohaterowie, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, którzy walczyli o bezpieczną granicę, którzy walczyli o uczciwą Polskę, bez względu na to, kogo dotyczyły nieprawidłowości, niekonsekwentne, to naprawdę wyjątkowi politycy, z którymi naprawdę jest to dla mnie zaszczyt, że mogłem i będę mógł po tym, jak zostaną uwolnieni, dalej współpracować. Szanowni Państwo, powołaliśmy Komitet Obrony Więźniów Politycznych. Naprawdę nie sądziłem, że w tych czasach taka instytucja będzie potrzebna. Zachęcam Państwa, wszystkie osoby, które tutaj są, które nas śledzą, przede wszystkim do jednej rzeczy. Ustosowaliśmy, jest on dostępny na stronie internetowej, apel do prokuratora Bodnara o to, żeby uwolnił więźniów politycznych. Każdy poprzez maila, każdy może zgłosić się i podpisać ten list. Niech będzie jak nas jak najwięcej, tak samo jak jest nas dużo tutaj czy w Radomiu. Tak niech dużo osób podpisze ten list, a wierzę, że w niedługim czasie ta gehenna obu panów się skończy. W każdym razie my będziemy tak długo jak potrzeba. Maciek, jak zawsze, trzymaj się, dasz radę i spotkamy się już niedługo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakrzyknijmy. Jesteśmy z Tobą! Hej Maciek, jesteśmy z Tobą! 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 Maćku, jesteśmy z Tobą. Nie wiem, czy nas słyszysz. Nie, słyszy nas. Będziemy tutaj codziennie, aż się wypuszczą z tego ponurego miejsca. Panie ministrze Bodnar, pan był rzecznikiem praw obywatelskich. Ja kiedyś liczyłem na pana obiektywy, że jest pan w stanie wyjść poza podział polityczny i być sprawiedliwy. To, co pan dzisiaj robi, co pan teraz robi, to zaprzecza wszystkiemu temu, co pan robił jako rzecznik praw obywatelskich. Ja kiedyś napisałem do pana list i pan mi odpisał. I na tej bazie myślałem, że pan nie dzieli Polaków na lepszych i gorszych, ale teraz przetrzymując więźniów politycznych, pokazując tak naprawdę brak serca, brak odpowiedzialności humanitarnej, zaprzecza pan wszystkiemu temu, co pan dotychczas zrobił. Może to były dobre rzeczy, mam taką nadzieję. Apeluję do pana, niech pan podpisze te papiery, niech pan podpisze te akta, albo je przynajmniej przekaże bezzwłocznie do prezydenta, żeby skończyła się ta gehenna, żeby niewinni ludzie wyszli z więzienia. Maciek, jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Hej, jesteśmy z Tobą! 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 Maciej Wąsik! 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 Kiedyś złośliwi dziennikarze Gazety Wyborczej mówili na nasze grupy, na nasze struktury, że to są brygady Wąsika, tak nazywali to kpiąco. To tutaj są prawdziwe brygady Wąsika i będziemy. Nie zostawimy cię samemu. Jest dosyć zimno, jest dosyć chłodno, ale co to znaczy przy tym, co ty tam przeżywasz za kratami? Na pewno cię nie zostawimy codziennie o 18:00, będziemy się spotykać. Są z nami posłowie, są z nami parlamentarzyści, ale są z nami legendy takie jak Jan Krzysztof Kelus i pieśni pana Kelusa powracają. Elegia o trasie E7, to dzisiaj możemy tylko, gdyby zamienić Czerwiec na Styczeń i Radom na Ostrołękę, to wszyscy to dzisiaj przeżywamy. Maciek, jesteśmy z Tobą i się nie poddamy, będziemy tutaj dla siebie. Wytrwamy! 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 Jeszcze raz pani Ewa Tomaszewska. Bardzo proszę.
panie Bodnar, niech pan sobie przeczyta i przypomni dziady Mickiewicza, balu senatora. Niech pan sobie przypomni, zdrada nie bywa nieukarana, za zdradę się płaci, za niesprawiedliwość, za brak człowieczeństwa, za to się płaci. Proszę sobie przypomnieć sceny z tego dramatu. To się w naszej historii powtarza. Tak jak matka, która prosiła senatora o łaskę dla jego syna w Dziadach. Tak jak późniejsze matki w latach 80. Matka Emila Brachmańskiego, matka Grzesia Luksa, matka Grzesia Przemyka. Tak teraz tutaj proszą o ludzki stosunek do swoich mężów, żony i dzieci i synowie naszych obu posłów, naszych przyjaciół, których uwięziłeś. I od twojego wyłącznie podpisu zależy ich życie i zdrowie. Bądź człowiekiem. Przypomnij sobie, do czego zobowiązywały cię zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest tak, że człowiek może coś takiego wygrzebać ze swojego wnętrza i wyrzucić, dlatego że teraz pełni inną funkcję i chce sobie dla swojej kariery w nieludzki sposób traktować ludzi, bo jemu jest tak wygodniej. Żądamy kategorycznie ludzkiego podejścia do obywateli naszego państwa, w szczególności do naszych przyjaciół, którzy są zamknięci dziś tutaj i w Radomiu. Tego żądamy natychmiast. Uwolnić posłów! Teraz bardzo proszę pana Ryszarda Ruszkowskiego, oddaj mikrofon. Wśród nocnej ciszy i tajemnice zmartwychwstania pańskiego. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego podaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chcę, żebyśmy zapalili światełka, latarki w telefonach i pożegnali się z naszym tutaj z więźniem politycznym, z Maćkiem Wąsikiem, żeby zobaczył tutaj nasze wyrazy wsparcia, a ja oddam głos panu posłowi Marcinowi Grabowskiemu. A jeszcze krzyknijmy: Maciej Wąsik! 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 Jesteśmy z Tobą! 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 Szanowni Państwo, jesteśmy Maćku z Tobą! I będziemy cały czas. Ja serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, naprawdę. Jest nas sporo, dziękuję pięknie w imieniu tutaj małżonki, w imieniu parlamentarzystów, w imieniu przede wszystkim naszego pana ministra Macieja Wąsika. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście tutaj, no i spotykamy się, może nie jutro, ale... Jak trzeba, to jutro też będziemy tutaj. Będziemy? Będziemy! Aby nie trzeba było! Będziemy jutro! Dziękuję jeszcze raz, szanowni państwo. Może nie, ale jak trzeba, będziemy jutro. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Rozwiązuję formalnie zebranie. Spontanicznie. Dziękuję. Dopiero autobus przyjechał. Przywitajcie ich, bo przyjechali busem, bo nas trzymali tam. Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Ruda wrona! Orła nie pokona! Orła nie pokona! Szanowni Państwo, to prosiłbym jeszcze na koniec podziękowania ogromne, bo przyjechali tutaj Państwo cały autokar pełniutki z Gdańska. Dlatego przywitajmy ich, bo dopiero dziękujemy. Co z Gdynia, Gdańsk, Wejherowo. Dziękujemy. Mamy też Toruń. Dziękujemy. Łomża, Ostrołęka. Dziękujemy. Dziękuję, szanowni państwo, jeszcze raz.